Otrzymaliśmy zgłoszenie o godzinie 10.40 o wybuchu w budynku jednorodzinnym przy ulicy Letniej w Dąbrowie Górniczej. Po dojeździe na miejsce zdarzenia zastaliśmy pożar i całkowicie zawalony budynek. Doszło do zawalenia stropu, dachu, na którym były panele fotowoltaiczne. Istniało ryzyko, że mieszkaniec tego budynku, mężczyzna, który zamieszkiwał, może znajdować się pod gruzami. Dlatego po ugaszeniu pożaru strażacy z Dąbrowy Górniczej przystąpili do przeszukiwania tego gruzowiska na poziomie podstawowym. Kierujący działaniem ratowniczym zadysponował specjalistyczną grupę ratowniczo-poszukiwawczą z Jastrzębia-Zdroju. Po jej dotarciu przy użyciu specjalistycznego sprzętu udało nam się zlokalizować tego mężczyznę, który był mieszkańcem. Po wykonaniu do niego dostępu ewakuowaliśmy go w miejsce bezpieczne i przekazaliśmy zespołowi ratownictwa medycznego, który niestety stwierdził zgon tego mężczyzny. Z tego, co ja rozumiem, że to buta z gazem wybuchła u kogoś i tam to wszystko. A co się stało, że podobnie, że syn tam miał dzwonić do matki, że miał coś popełnić. Było słychać taki nietypowy huk, nie petarda, nie ten, tylko gaz.